Jeżeli chodzi o to, żeby powiedzieć coś w rej, a nie chodzi o to, żeby przed kamerą pokazać, że jesteś chojakiem, to dlaczego w momencie, w którym widzieliśmy się przed nagrywkami, bo widzieliśmy się w studio, to studio jest bardzo małe, zresztą będziecie mieli na filmie zobrazowane dokładnie, jak to wygląda. My się minęliśmy na schodach. Dosłownie nasze ciała dzieliło 30 centymetrów. Nie odezwaliśmy się do siebie wzajemnie. Dlaczego wtedy nie musiałem w cudzysłowie czegoś w rej mówić? No nie wiem, no nie, dla mnie jest to strasznie sztuczne. To takie zasady, które rzekomo się kierują, są sztuczne. I tak jak mówię, jest to ostatni stream, w którym poruszam ten temat, dlatego że jest to po Keiju i pewnych pytań nie uniknę. Ja mam tego świadomość, że pewnych pytań nie uniknę i muszę się z tym skonfrontować. To nigdy więcej nie mam zamiaru tego robić, bo nie chcę być w tym uniwersum. No, myślę, że każdy, kto oglądał wczorajszy program, rozumie mój statement i chyba nikt by nie chciał tam siedzieć, nie?